No i ruszyli. Wspomniałeś o tym, że Wojsko Polskie zasila polską kadrę. No i tak z pewnością jest, bo aż 20 zawodników to żołnierze. Więc mamy czego bronić i wierzę, że obronimy. I Marcin Lewandowski, Piotrek Małakowski, tak, i Justyna Dobek, Święty. I Krystian Zaleski, Tomek Jaszczuk. 20 to żołnierze, sportowcy. No ale teraz skupmy się na Zosie Nau. Jest wolno, a jak jest wolno, to chyba dobrze, bo Zosia ma finisz. A tymczasem Piotrek Lisek, 5,71. On jako pierwszy będzie atakował tę wysokość. No ciekaw jestem, czy zmienił tyczkę, czy wziął twardszą. Biegnie dobrze, pewnie, wysoko, w górę, Piotrze, tak! Ale i widać było, jest twardsza tyczka wzięta. Trochę błąd na wejściu, bo puścił lewą rękę, ale ta twarda tyczka to jest wyrzut w górę. I tu widzieliśmy, że to teraz było. I spory zapas. Piotr Lisek jest w świetnej formie. Raz jeszcze na spokojnie zobacz, jak wyszedł w górę mocno. Tutaj jest, myślę, 10-15 na pewno centymetrów jeszcze luzu. No, 6,01 w Lozannie, 6,02 w Monako. Więcej nawet, więcej. W tym roku dwa razy szybował powyżej granicy 6 metrów. No i Piotr Lisek jest naturalnie liderem list europejskich, bo na świecie już przeskoczył go Amerykanin Kendricks. Podczas Mistrzostw Stanów Zjednoczonych Hiszpanka prowadzi. Zosia spokojnie na piątej pozycji, taka jakby schowana tutaj za Elodie Normand, francuską, również niewysoką dziewczyną. Hiszpanka prowadzi to dobrze. Marta Perez, 4,488 jej rekord życiowy. Wskazywałem na nią jako na taką jedną z dwóch najgroźniejszych rywalek dla Zofii Enaui. Jeżeli ta groźna rywalka prowadzi i Zofia mają na oku, to wszystko jest w porządku. Zosia na piątym miejscu, teraz atakuje Jessica Jabie, jej się trzeba bać. Brytyjka mocna, wytrzymała, mistrzyni uniwersjady na 5000 metrów, żeby tylko nie było gdzieś jakiejś plątaniny. Zosia po zewnętrznym torze. W tej chwili zostało jeszcze dwa okrążenia, więc 800 metrów do mety. Dwa okrążenia, które będą nam się przez chwilę dłużyły, bo my byśmy chcieli, żeby to już gdzieś zbliżało do rozstrzygnięcia. Po tym zwycięstwie Adama Kszczota nabraliśmy szalenie apetytu. Wczoraj Marcin Lewandowski fenomenalnie finiszował. Dzisiaj Zofia Enaui przesuwa się na czwarte miejsce, wyprzedza Elodie Normand. 2:16.92 tempo na 800 metrów. To tempo będzie teraz wzrastać z każdą chwilą, bo i Brytyjka Jad, i Marta Perez z Hiszpanii biegną coraz żwawiej. Czwarta jest Zofia Enaui, tuż za nią jest ta sklawa z mistrzyni Europy juniorek na 3000 metrów. Jakieś drobne dotknięcia ramienia. Zofia postanawia, że może czas wyprzedzić jedną z rywalek. Biegnie w tej chwili ex aequo z Niemką, a ta Niemka też groźna, Katarina Graz, mistrzyni uniwersjady na 1500. Prosta i zacznie się ostatnie okrążenie. Zacznie się coraz szybciej. Zobaczymy. Brytyjka Jad wzięła na siebie ciężar prowadzenia. Hiszpanka Perez i do tego Niemka. I teraz się zbliża tam Szwedka i jeszcze Włoszka Zenoni. Ostatnie okrążenie. 400 metrów do mety. Zosia musi się teraz przykleić dosłownie do Niemki, do Katariny Graz, żeby tam nie stracić kroku nawet do niej. Po prostu tak, jakby stawiała stopy w tych miejscach. Troszkę tam jest przerwy. 2 metry, ale spokojnie. Domena Zosi to jest ostatnie 100 metrów. A tu 300 do mety. 300 do mety i Brytyjka Jad. Długi finisz. One wiedzą, jak radzić sobie z Zosią Enaui. Ona tutaj nad ludzkim wysiłkiem trzyma się tej pierwszej trójki. Jad z przodu. Teraz Zosia wyprzedza reprezentantkę Niemiec. Nie wyprzedza. Jeszcze kawałek. Za chwilę będzie 150 metrów do mety. 150 metrów. Zosia decyduje się po zewnętrznej. Włącza bieg ostatni również Perez. Marta Perez za jej pleców. Zofia Enaui za chwilę przystąpi do ataku. Szaleńczego ataku. Porywającego ataku. Ataku nie do odparcia. Zofia Enaui. Blisko jeszcze Niemka, ale nie. Chyba nie. Coraz dalej. Zofia musi to wygrać. Zofia Enaui ogląda się. Biegnie Niemka blisko, ale jej nie dogoni. Zofia pierwsza. Zwycięża. 4,8,37. Kolejne 12 punktów dla Polski. Przepraszam, bo nawet nie wiem, co powiedzieć. Nic dzisiaj naszych nie dogoni. Patrzę, po mojej lewej stronie siedzi Paweł Januszewski i płacze, bo to jest powód do łez. To jest niewiarygodne, co oglądamy dzisiaj na stadionie w Bydgoszczy. Patrzę na Zosię na 500 metrów do mety i mówię, to się chyba nie uda, bo ruszyła ta trójka. Zosia tak jakby trochę straciła sił. Była nawet metr, półtorej za tą trójką. Ale tak jak powiedziałeś, nad ludzkim wysiłkiem musiała przytrzymać. I przytrzymała.